Dzień dobry Państwu, Mateusz Puchowski, certyfikowany terapeuta uzależnień, pedagog. Witam Państwa w programie Pozytywne Społeczeństwo. Dzisiejszym tematem to dojrzewanie, czyli sport ekstremalny, zarówno jak i dla młodzieży, jak i dla rodziców. I nie jest to okres łatwy, dlatego przybliżę Państwu dzisiaj ten temat, myślę, że jak najbardziej dostępny, choć powiem, że dzisiaj jest bardzo dużo trudnych definicji, ale mam nadzieję, że sobie z nimi poradzimy, w związku z tym zapraszam. A więc dojrzewanie, czyli sport ekstremalny dla młodzieży i dla rodziców. Szanowni Państwo, zacznijmy od definicji. Dojrzewanie fachowo nazywa się adolescencją. Z takim terminem też się można spotkać. Okres dorastania między dzieciństwem a dorosłością przypadający między 11 a 21 rokiem życia w zależności rozróżnieniu na płeć, czy to są chłopcy, czy dziewczyny. Oczywiście dziewczęta na rzecz, że wcześniej rozpoczynają okres adolescencji, czyli to jest ten 11, chłopcy nawet 3 lata później rozpoczynają okres dojrzewania. Oczywiście to jest statystyka, bym się tutaj z niej sztywno nie trzymał, bo każdy organizm i każda natura rządzi się własnymi prawami, czyli tutaj genetyka też ma bardzo dużo do powiedzenia. Ale jeśli chodzi o psychofizyczny stan, bo o takim będziemy dzisiaj mówić, jeśli chodzi o dojrzewanie, chciałbym dzisiaj jeszcze parę definicji tutaj Państwu zaprezentować. A więc przede wszystkim całą rzecz, jeśli chodzi o okres adolescencji, oparłem na myśli pewnego pana, który się nazywa pan Piotr Bloss, jest to Amerykanin niemieckiego pochodzenia. Jest to psychoanalityk, który tak naprawdę, można tutaj śmiało powiedzieć, poświęcił swoje całe życie analizie okresowi dojrzewania. Też nazywany szumnie trochę panem od dorastania, magistrem od dorastania, też z takimi terminami można się spotkać, to na marginesie. Żeby wejść w myślenie i definiowanie dojrzewania przez Petera Blossa, należałoby zaznajomić się z takimi definicjami jak faza okres faliczny, faza okres edypalna. W psychoanalizie freudowskiej, trzecie stadium rozwoju psychoseksualnego, zachodzące między 5 a 7 rokiem życia, występuje w nim eksploracja i stymulacja narządów płciowych. Chodzi tutaj głównie potocznie o zainteresowanie się już dzieci świadome swoją płciowością, także narządami płciowymi, pytaniami, które różnicują, dlaczego, czym się różnią chłopcy od dziewczynek, chociażby najprostsze pytanie. Z kolei kolejną definicją to jest predypalny. Predypalny, czyli znaczy symboliczny. Osobowość symboliczna ma kłopoty z oddzieleniem własnego ja, celów, pragnień, decyzji od innych ludzi. Tutaj spotkałem się kiedyś z osobą, która miała problem z określeniem tych celów i dążeń, oderwaniem ich od celów i pragnień i decyzji swoich rodziców. W związku z tym w tym filmie, można ten film zobaczyć, jest to MasterChef, kiedy jest dyskusja między matką a córką, która uczestniczyła w tym programie i ten stan, do którego doprowadza matka, czyli łzy w córce, nie zgadzają się z czymś, ale jest to kobieta bardzo dorosła, w związku z tym widać, że jeszcze ta faza dojrzewania nie do końca się zakończyła, mimo to, że pani, która występowała w tym programie, była ponad 21 lat. Kolejnym obszarem osobowości i terminem, który chciałem Państwu tutaj przytoczyć, to jest oczywiście ego, jeden z obszarów osobowości ludzkiej, jaźń. Zasadniczą rolę ego jest godzenie, obrona i planowanie. To jest to, co człowiek robi w swoim myśleniu. Musi się codziennie bronić swoimi myślami przed czymś i planować, żeby się rozwijać i iść w przód. I nieustanny konflikt dzieje się w obszarze osobowości ego. Czyli to godzenie obrony i planowania, czyli tych konfliktowych żądań ze strony instynktów, sumienia oraz środowiska zewnętrznego, to jest właśnie w tym obszarze. Superego to też trzeci obszar osobowości, stanowi wewnętrzną reprezentację wartości moralnych i ideałów uznawanych przez daną społeczność, które przekazywane są dziecku przez rodziców w procesie socjalizacji. Tu przypomnę, że lwią część
przekazywania tego procesu socjalizacji i wartościowania dziecka oczywiście jest na karbach ojca. I jeszcze kolejnym obszarem osobowości jest id, czyli jest rodzajem brzucha matki, w którym dochodzi do ukształtowania ego i superego. Zawiera w sobie takie dziedziczne i wrodzone wyposażenie psychiczne, z popędami włącznie działa na zasadzie impulsów natychmiastowej gratyfikacji, zaspokajania potrzeb. Pozostaje w ścisłym związku z procesami fizjologicznymi, z których czerpie energię. Id reprezentuje wewnętrzny świat subiektywnych doznań i nie posiada żadnej wiedzy o rzeczywistości obiektywnej. Czyli głównie, jeśli nie obiektywny, to... I tutaj Państwa pozostawię już z pytaniem, żeby sobie ewentualnie poszukać, żeby to tylko nie była tutaj praca odtwórcza. Idziemy dalej. A więc chciałbym tutaj jeszcze wrócić do Blossa, czyli pana od dojrzewania, który wyodrębnił 4 etapy dojrzewania. A więc pierwszym mamy preadolescencję między 11 a 13 rokiem życia, wczesną adolescencję między 13 a 17 rokiem życia, środkową, czyli właściwą adolescencję między 17 a 19 rokiem życia i późną adolescencję między 19 a 22 rokiem życia. Zajmiemy się na początek preadolescencją. Tutaj można jeszcze naznaczyć, że Bloss, kiedy tworzył tą teorię, był to rok 1900, lata wojenne, więc trochę powiem, że też dzisiaj żyjemy trochę w innych czasach, dużo zmian. Też powiem, że troszkę przesuwają się te proporcje, ale też nie za dużo, bo naszej natury nie możemy oszukać. Mówi się nawet, że już dziewczynki zaczynają w wieku 9, a nawet 10 lat. Chłopcy trochę i tak później. Jest to różnica między 3 lata, czasami nawet. A więc co zachodzi w tej fazie preadolescencji? No, człowiek zaczyna dostrzegać tak, zmiany biologiczne. Choć tego nie czują, to też zwiększenie wydzielania hormonów. To dość często zauważają rodzice, kiedy się już kończy ten piękny zapach dziecka, a już kiedy mamy wysiłek fizyczny, stres i tak dalej, zaczyna się właśnie ten wydzielany większych hormonów, to też jest z większą potliwością ciała. Pojawianie się drugorzędowych cech płciowych we wczesnej adolescencji, miesiączka u dziewczyn, wytrysk u chłopców i oczywiście powoduje wzrost intensywnych impulsów popędowych, zarówno seksualnych, jak i agresywnych. Też okres ten adolescencji charakteryzuje się tym, że tutaj można dodać, że ten okres charakteryzuje się opuszczeniem ideałów rodzicielskich, to znaczy, że już to, co mówimy do swoich dzieci, nie jest ważne, ale też ten okres charakteryzuje się tak zwaną małomównością, czyli jak opuszczamy ideały rodzicielskie, to też z tymi rodzicami chcemy coraz mniej mieć do czynienia. W związku z tym, jak rodzice się pytają, jak tam w szkole, to dzieci dość często odpowiadają zdawkowo, krótko, dobrze, fajnie, okej, bywa. I tym podobne zwroty można usłyszeć. Charakterystyczne dla tego okresu. Kolejnym okresem, czyli Bloss tutaj wydzielił wczesną adolescencję, która przypada już na między 13 a 17 rokiem życia. No i tu już temu okresowi trochę poświęcimy więcej czasu, bo już więcej zmian zachodzi. I tutaj chciałbym wyróżnić na pewne punkty widzenia. Pierwsze to, co przytoczę, to będzie punkt widzenia z punktu adolescencji, czyli inaczej adolescenta, czyli tej osoby, która dojrzewa. Czyli w ramach rozwoju psychoseksualnego adolescent musi stanąć wobec ogromu nagłych zmian fizycznych, zachodzących w ciele i zaadoptować się do nich. Tak? Czyli pierwsza miesiączka u dziewczyn, pierwszy wytrysk u chłopców oznacza początek własnej adolescencji. Tutaj wskazówka dla rodziców. Warto dziś prowadzić pewną profilaktykę, czyli rozmawiać o tym, co się dzieje z ciałem, bo coraz rzadziej, ale się jeszcze zdarza, kiedy nie ma edukacji o pierwszej miesiączce i o pierwszym wytrysku. Dzieci, które nie dostały na czas takiej informacji, przeżywają naprawdę tragedię. Dziewczyny myślą, że umierają, widząc obfite upławy krwi, tak, z narządów rodnych. No i chłopcy też, oczywiście wytrysk, z którym po raz pierwszy się spotykają, też odbierają, że z moim organizmem dzieje się
coś nie w porządku. Dlatego warto o tym rozmawiać, jak i kiedy. Szanowni Państwo, zwłaszcza rodzice, Wasze dzieci to jest Wasz genotyp. W związku z tym, jeśli w tym domu jest mężczyzna, to żeby ten mężczyzna, ojciec, wrócił się myślami, kiedy mniej więcej miał pierwszy wytrysk nasienia, może tak zwaną mazę nocną. Tutaj, jeśli ustali taką datę, to rok wcześniej już można rozpocząć rozmowy na ten temat, że Twój organizm się przygotowuje, stajesz się mężczyzną, więc może tak się wydarzyć. Ta samo u dziewczyn, jeśli mama mniej więcej wie, kiedy dostała pierwszą miesiączkę, to mniej więcej rok wcześniej niech prowadzi rozmowy profilaktyczne. U chłopców można też znaleźć obawy o własną wydolność i atrakcyjność seksualną, u dziewczyn zaś strach, że nie będą się podobać. Lęki sprowadzają się u obu płci do obawy przed samotnością. Ta samotność jest tak duża, szanowni Państwo, że no cóż, co w tym okresie jest bardzo ważne, charakterystyczne. Dziewczyny bardzo nalegają na relacje z drugą dziewczyną. Jeszcze nie są dojrzałe, żeby budować relacje z chłopcem. I odwrotnie, to samo mają chłopcy. Dlatego, żeby to dobrze przestudiować ten okres, chciałbym Państwu zaproponować film, choć już ma trochę lat, to Galerianki, film o tych koleżankach, które robią to wszystko za wszelką cenę, muszą mieć tą bliską relację, warto obejrzeć. Ale jeszcze w tym filmie jest bardzo dużo, mi się wydaje, wątków, które można potraktować jako przestrogę w wychowaniu własnych dzieci. Jeszcze chciałbym tutaj wrócić do pierwszej miesiączki u dziewczyn i pierwszy wytrysk u chłopców oznacza początek własnej adolescencji. Tutaj chciałbym zaproponować film Odważnie, inicjacja do dorosłości. Szanowni Państwo, inicjacja. Kiedy dzisiaj młody człowiek wie, że już jest mężczyzną, albo kiedy wie, że dziewczyna staje się kobietą? Kiedyś było to prościej, bo były pewne obrzędy, tak? Jeśli chodzi o okres średniowiecza i byśmy się przenieśli do Grecji, do Aten, do Rzymu, no to oczywiście tam zabierało się dzieci w wieku 7 lat, szły do koszarów i tam było przygotowanie męskie, prawda? Jeśli chodzi o średniowiecze, to był okres postrzyżyn, prawda? Postrzyżyny to był ten moment, kiedy chłopak wiedział, że już nie jest dzieckiem, a staje się mężczyzną. Postrzyżyny był pewnym obrzędem, pewną piękną świętem też, tak? Na przykład jeśli chodzi o plemiona rdzenne, to na przykład Indianie też mieli taki obrzęd, na przykład jak taniec słońca, który powodował, że była tyczka ustawiana na środku obozowiska, połączone rzemiona. Dobre filmy indiańskie pokazują jeszcze takich Indian, kiedy Indianie mają tutaj wielkie na klatce piersiowej blizny. Polegało to na tym, że robiło się wielkie dwa nacięcia, wkładało się dwa kołki połączone z rzemykiem. Taniec słońca polegał na tym, że adolescent tańczył dopóki nie wyrwały mu się te kołki. Był to, tak powiem, sprawdzian bólu. Jeśli przeżył ten sprawdzian bólu, był naznaczony w wiosce, że jest mężczyzną. Może dzisiaj już tak drastycznie nie, ale dzisiejszy młody człowiek jest zagubiony, bo nie dostaje informacji, kiedy jest mężczyzną, prawda? W średniowieczu, jak był najazd jednej wioski na drugą, to jeśli ktoś wjeżdżał do innej wioski i widział chłopca z długimi włosami, to go nie zabijał, bo widział, że to jeszcze jest dziecko. Ale jeśli już widział chłopca z obciętymi, traktował jako mężczyznę. No i tutaj się działa czasami tragedia. Dostawał mieczem, gdyż często ginął, tak? Dziś już nie mamy takiej sytuacji, ale można coś zrobić. Ten film, który chciałem Państwu tutaj zaprezentować, Odważni, pokazuje, jak w dzisiejszych czasach można robić inicjację z dzieckiem. Na przykład, jeśli dziewczynka dostaje pierwsze miesiączki, to ojciec z mamą mogą zabrać córkę do pięknej restauracji, ubrać się odświętnie, pokazać, że nadać się temu wydarzeniu bardzo ważną hierarchię, jeśli chodzi o imprezy rodzinne. Ale to jest tylko to dziecko i tylko ci rodzice. To akurat w tym filmie, jest to film zanurzony w, jeśli chodzi o nurt wyznaniowy chrześcijański. W związku z tym mężczyzna w tym filmie właśnie zabiera na taką kolację, ale cóż, daje jej pierścionek, mówi o czystości przedmałżeńskiej, mówi o tym przede wszystkim, że od tego momentu stajesz się kobietą i to ojciec nadaje tą wartość, czyli ta inicjacja jest. To samo można robić
z chłopcami. Mężczyzna w tym filmie daje jeszcze dla dziewczynki pierścionek na znak tego etapu, czyli on, jak kiedyś były postrzyżyny, taniec słońca, tak, to ona dostaje pierścionek. Pierścionek na znak. Bardzo mi się wydaje, w dzisiejszych czasach piękny znak i mi się wydaje, że warto go kultywować. U mężczyzn też można to robić. Nie wiem co z pierścionkiem, ale mi się wydaje, że też jakiś prezent, jakiś gadżet, który będzie pamiętał o tym, że stał się mężczyzną, warto sprezentować i ofiarować dla młodego mężczyzny. Szanowni Państwo, predadolescencja, czyli wczesna adolescencja i z optyki adolescenta. I tutaj chciałbym wyróżnić taki podział, jeśli chodzi na dziewczęta, tak? Dziewczęta, broniąc się przed regresywnym pragnieniem zwrócenia się do predypalnej matki, nawiązują bliskie relacje z przyjaciółką, co pozwala na przepracowanie fantazji i lęków związanych z relacją heteroseksualną. Czyli dziewczynki, które wchodzą w okres dojrzewania, należy rozumieć to w ten sposób, że bardzo w tym okresie chcą mieć przyjaźń, zwłaszcza kobiecą. Są już zbyt duże, żeby zwrócić się z problemami do mamy. Czują lęk przed nawiązaniem relacji z chłopcem, choć czują zainteresowanie płcią przeciwną. W związku z tym najspokojniej, najwygodniej nawiązać jest relację z koleżanką. Jawne zainteresowanie związkiem z chłopcem pojawia się u dziewcząt we wczesnej adolescencji. Powiem szczerze, że nie jest to takie jawne, jakby się okazywało, bo jest to dość często pokazywaniem w drugą stronę. Co to znaczy? Na przykład jeśli dziewczynka jest zainteresowana w tym okresie chłopcem, to nie pokazuje mu jawnie, że się nim interesuje. Wręcz przeciwnie, robi komunikaty sprzeczne. To znaczy na przykład izoluje tego chłopca, odwraca się, nie reaguje na niego, kiedy mówi cześć. Czasami też może być taka sytuacja, kiedy dziewczyna poprawia piękną fryzurę gdzieś w zaciszu toalety szkolnej. Potem przechadzając się, nie zwracając uwagi, idzie z koleżanką, która obserwuje bacznie tego chłopca, idzie przez ten korytarz, a jak już schodzą do jakichś zaułek, oczywiście pyta się, czy patrzył na nią i tak dalej. To jest takie zainteresowanie. A już jak dojdzie do jakiejś konfrontacji, komunikacji, to oczywiście jest to agresja dość często bierna, czyli gdzieś tam ośmieszanie, poniżanie, albo może tak zwane przysłowiowe wbijanie szpili dla tego chłopca. Chłopcy oczywiście odbierają to jako niechęć, a dziewczyny właśnie mają taki styl nawiązywania relacji w tym okresie. Głównie jest to związane z tym lękiem. Też się zdarza, że często, zdarza się nie często, ale ma taki to wydźwięk, że dziewczyny przed zwróceniem się do predypalnej matki, czyli zwrócenia do swojej mamy, z jakąś może problemem w sferze seksualnej, robią w drugą stronę, to znaczy często podejmują inicjację seksualną, bo już dosyć mają tego zawieszenia i życia w niepewności, czy ja się sprawdzę jako kobieta. I zaczynają od sfery seksualnej. I to jest czasami ta motywacja do podejmowania wczesnych aktów seksualnych z chłopcami. Głównie pędem do tej inicjacji przedwczesnej jest lęk przed zwróceniem się do mojej symbolicznej matki. Jeśli już omówiliśmy dziewczyny, przejdźmy do chłopców. Jak to wygląda z punktu widzenia wczesna adolescencja i predadolescencja z optyki chłopca? Chłopcy w predadolescencji odwracają się od dziewczynek, wyśmiewają je, lekceważą. Tutaj może się pojawić nawet zachowania agresywne, czyli może to ciąganie za gumki od majtek, za staniki, wyśmiewanie się, ciąganie za warkocze. Spowodowane jest to ożywieniem się lęku kastracyjnego na skutek zwiększonej intensywności odczuwania odczuć seksualnych z fantazją na temat budzącej lęk falicznej kobiety, czyli przede wszystkim trzeba to zrozumieć w ten sposób. Chłopcy dostrzegają, że dziewczyny się wcześniej rozwijają, czyli te fizyczne oznaki dojrzałości widzą wcześniej, u siebie jeszcze nie, jest widoczna różnica. Widzą swoje rówieśniczki, z którymi są może w jednej grupie klasowej od dłuższego czasu i widzą, że one je wyprzedzają. I mają ten lęk przed tym, że one w przód, a my stoimy w miejscu, my jako mężczyźni. Więc co? Fantazja, nie? Trzeba trochę to może... Może trzeba to troszeczkę obłaskawić w związku z tym poniżanie, ale też z drugiej strony pojawia się zainteresowanie kobietą, więc w związku z tym te niedojrzałe harce w stosunku do dziewczyn
objawiają się w postaci właśnie takich zalotów męskich przez pokazanie siły, pociągnięcie siła. Nie? Poszukiwanie męskiej przyjaźni w tym okresie też jest bardzo ważnym składnikiem tego okresu, czyli silny lęk przed własną homoseksualnością też jest bardzo ważny. Czemu homoseksualnością? Dlatego, że tak, chłopcy są troszeczkę w tej sytuacji, że widzą dziewczyny, które się szybciej rozwijają, czują się niepewnie, patrzą na siebie, brak jeszcze może rozwoju, tak? Do tego narasta ta frustracja i lęk przed tym, czy ja się sprawdzę jako mężczyzną i pojawia się to myśli, a może ja jestem homoseksualistą. Czyli ten lęk przed własną homoseksualnością może prowadzić do regresji, do sytuacji predypalnej, co jeszcze bardziej podważa niepewność i poczucie męskości. Dlatego jedyną rzeczą, którą może zrobić, to chłopak nawiązać bliską relację i mieć prawdziwego przyjaciela i kumpla po to, żeby może ukradkiem zdradzać te myśli i spuszczać napięcie z siebie poprzez rozmowę z rówieśnikami, jak to u mnie, może też i czasami żarty w sferze seksualnej. Kompleksy i lęk kastracyjny, też wytłumaczę ten termin, tutaj był wprowadzony przy omawianiu, to jest w psychoanalizie składnik kompleksu Edypa. Edyp, przypomnę, jest to w Grecji król, który wychowuje się bez rodziców. No i cóż, później jest taka sytuacja, że zabija swego ojca i żeni się ze swoją matką, wraz z nią współżyje, a potem się dowiaduje, że zabił swojego ojca i współżyje z matką, i to napawa go wielkim przerażeniem. Stąd mamy taką definicję kompleks Edypa, czyli coś niestabilnego w sferze uczuciowo i emocjonalnej, tak jak Edyp przeżył pewną katastrofę. Nieświadomy lęk odczuwalny przez mężczyzn oraz chłopców w okresie falicznym oraz genitalnym przez utratę członka w wyniku kastracji przez zazdrosnego o matkę ojca. Kobiecym ekwiwalentem kompleksu kastracyjnego jest zazdrość o członek. O co tutaj chodzi, szanowni państwo? Chodzi tutaj głównie o to, że każdy chłopak, pierwsze uczucia, jakie darzy, to jest to, co mówiłem we wcześniejszym wykładach. Pierwszy nawiązuje relację mama z dzieckiem. Jeśli to jest chłopak i syn, to ta relacja jest bardzo mocna. I w okresie właśnie dojrzewania chłopak po raz pierwszy przenosi tą samą relację, chce przenieść na obiekt zewnętrzny, czyli na dziewczynę. I jest to właśnie osoba poza domem, czyli te same uczucie. I ma dużo obaw, bo wie, że matka go nigdy nie skrzywdzi. I nawet jak mu się coś nie powiedzie z pierwszą miłością, to wraca do tej matki, może żąda przytulenia. No i cóż, jest zazdrosny o matkę ojca też. Dobra, środkowa, czyli właściwa adolescencja między 17 a 19 rokiem życia, szanowni państwo, tutaj. Więc adolescencja właściwa, czyli podstawowe znaczenie nabiera relacja z obiektem. Obiektem zewnętrznym, czyli już, szanowni państwo, minął okres, kiedy mieliśmy w okresie predadolescencyjnym wstyd. Ten wstyd trochę się objawiał, że widać to, jak chłopcy w klasach siedzą, chłopcy z chłopcami, dziewczyny z dziewczynkami. Czyli, prawda, to temu lękowi też towarzyszy wstydliwość. I w okresie adolescencji właściwej wstydliwość mija i zaczynają się właśnie znaczenie nabierać relacja, czyli pierwsze dziewczyny poważne, pierwsze relacje damsko-męskie, głębsze i tak dalej. Pokazywanie tych relacji, czyli chodzenie za rękę, też jak gdyby okazywanie sobie uczuć przez pocałunek, zaczyna nabierać dla dziewczyny i chłopca bardzo ważne znaczenie. Jeśli chodzi o adolescencję właściwą z optyki adolescenta, co się dzieje, jeśli chodzi o zmiany ciała z dziecięcego na dorosłe, czy już widzi? Reaktywują się relacje dziecko-rodzic tej samej płci, czyli dziewczyna jest jak jej matka, chłopiec jest jak jego ojciec. Też troszeczkę jest taki może trochę powrót, dziewczyny trochę częściej rozmawiają z matkami, chłopcy bardziej są zapatrzeni na chłopców, trochę, znaczy na ojców, trochę ich naśladują, podpatrują, ale nie zdradzają też, że są zainteresowani. Bo jest to dla nich oznaka słabości, gdyby się ujawniło, że spoglądają. Ożywiają się pragnienia i
Nierozwiązane konflikty z wcześniejszych faz rozwojowych związane z tymi relacjami. Ożywiają się też pragnienia predypalne i incestualne życzenia edypalne oraz związane z nimi konflikty. I rodzice nie mogą już pełnić tej samej roli co wcześniej i dłużej zaspokajać potrzeb adolescenta, poszukując obiektu zaspokojenia swoich pragnień spoza rodziny. Ważną sprawą stają się wybór nowego obiektu miłości. Ale też jeśli chodzi o to, co powiedziałem wcześniej, te ożywiają się pragnienia predypalne, czyli te symboliczne. Chłopcy w tym okresie, czyli właściwie adolescencji i te dziewczyny szukają sobie ideałów, do których mogliby dążyć. Czyli mogą się pojawiać plakaty na ścianach jakichś idoli, może niedoścignionych piłkarskich, filmowych. To samo dziewczęta są zapatrzone w jakieś aktorki i chciałaby, stylizują się włosy, fryzury, styl ubierania. Jeśli chodzi o właściwą adolescencję, adolescent rodzic, tutaj we wczesnej adolescencji młody człowiek krytykuje swoich rodziców. To też jest bardzo charakterystyczna cecha, których spostrzega jako rozczarowujących i nieadekwatnych, zamiast spostrzec, że konflikt jest jego wewnętrznym konfliktem, znajduje się w ciągłej walce z rodzicami. Czyli ten okres charakteryzuje się bardzo trudną relacją między rodzicem a dzieckiem. Dziecko po prostu nie uznaje swoich rodziców za dobrych. Bardzo często ich neguje w swoich ich wyborach pod każdym względem. Jak mieszkamy, w jakim domu. Ma dużo pretensji i mówi w ten sposób nawet, że jak będzie w tych wieku albo dorosły, będzie mieszkał zupełnie inaczej. Że i jego dom będzie wyglądał inaczej, że jego relacja z jego dziewczyną, albo jeśli mówi to dziewczyna, jego relacja z jego chłopakiem, czyli może przyszłym mężem albo przyszłą żoną, będzie wyglądała zupełnie inaczej, na pewno nie tak jak relacja ich rodziców, do których mają bardzo dużo pretensji, prawda? Sposób komunikacji, okazywania sobie uczuć i spostrzegania, że może coś między nimi wygasło. A tak naprawdę między rodzicami dzieje się już pewna stabilizacja i oni są pewni siebie, tak? Nie muszą na każdym kroku czegoś tam okazywać, prawda? Dlatego jest to w ciągłej krytyce ognia, jeśli chodzi o okres adolescencji. Ale tak naprawdę to, co już było, co powiedziałem wcześniej, głównie jest wszystko, cały ten aspekt postrzegania dzieje się w głowie młodej osoby. Przeniesienie więzi emocjonalnych i autorytetu na grupę chroni adolescenta przed poczuciem winy, że nie udaje mu się dostosować do wewnętrznych standardów, czyli tak naprawdę to, że nie może się porozumieć ze swoimi rodzicami, przenosi na grupę, odniesienia, którą dla niego wtedy jest najważniejsza grupa rówieśnicza i tam te wszystkie frustracje, następuje spadek, obgadując jedni drugich swoich rodziców, a moi starzy to, a moi stary to, a moja matka to, a moja tak samo jak twoja, prawda? I tu podczas tych dialogów następuje stabilizacja, czyli spuszczenie napięcia i frustracji, którą przeżywają w tym okresie nastolatkowie. Jeśli chodzi o wczesną adolescencję, adolescent rodzic, w środkowej adolescencji centralnym problemem staje się relacja z obiektem. Charakterystyczny negatywizm tego okresu to niezbędny sposób chroniący przed pasywnym poddawaniem się i jest niezbędnym krokiem w kierunku indywidualizacji, a nie tylko wyrazem wrogości. Niepokój związany z potrzebą niezależności może przypominać wręcz stan niemowlęctwa. Fantazje dotyczące opuszczenia i bezradności leżą u podłoża lęków o niezdolność do zrobienia czegoś. Czyli krótko mówiąc, mamy tą wizję, kiedy niejednokrotnie dzieci nas szantażują. Wyprowadzam się, nie chcę. Czasem już jest może w takim okresie, to się wyprowadź. No ale jak skonfrontujemy dziecko z tym faktem, to ten lęk bardzo duży pokazuje, nie. Oczywiście użyją innego argumentu. No, teraz jeszcze nie mam możliwości, ale wyprowadzę się niebawem. Na razie muszę was znosić i musimy mieszkać razem, ale niebawem to nastąpi, prawda? Po jakimś czasie może nastąpić takie tłumaczenie, ale niebywałą cechą tego okresu jest to, że ten negatywizm dochodzi do takiej eskalacji, że młodzi ludzie faktycznie nawet może dochodzić tutaj czasami do agresji, kiedy chłopak chce zdominować swojego ojca, nawet myśli o tym, żeby dokonać aktu agresji na swoim ojcu fizycznej.
Szanowni Państwo, idąc dalej, adolescencja właściwa z optyki adolescenta, czyli dziewczyny. Chłopak reprezentuje substytut matki, a relacja seksualna zaspokaja pragnienie wczesnej zależności od matki. Przypadkowa ciąża i urodzenie dziecka mogą być sposobem na realizację pragnień edypalnych, posiadanie dziecka, jak i predypalnych, nieświadome zwrócenie się do matki, czyli czasami może być ten mylony u dziewczyn, zwłaszcza chęć posiadania potomstwa. To jeszcze nie jest związane z budzeniem się instynktu, ale dalej jeszcze jest chęć powrotu do dzieciństwa. Być może rodzeństwo, którym się opiekowałem, albo samym widząc, że jest niemożliwy powrót do roli dziecka, posiadanie własnego dziecka. W sytuacji, gdy aktywność seksualna wzbudza u dziewczyn fantazję edypalnego spełnienia, dziewczyna szybko wycofuje się z tego typu relacji z powodu poczucia winy. Czyli też może nastąpić w drugą stronę, czyli chętnie by chciałaby się urwać z domu, myśli o tym, że chciałaby się sprawdzić jako dziewczyna, ale wartość, którą może naznaczył ojciec i mama, że warto wybrać odpowiedniego partnera, warto poczekać przy dzisiejszym świecie, kiedy może trzeba mieć dom, trzeba pomyśleć o pracy i tak dalej. I wejście nawet już jedną nogą na ten grunt może spowodować, że osoba się wycofa, zwłaszcza dziewczyna, kiedy zrobi coś przeciwko ideałom, które ma bardzo mocno naniesione przez rodziców. Jeśli nie będzie miała rodziców i nie będzie miała zarysowanych tych wartości na swojej karcie moralności, na swoim kręgosłupie, to prawdopodobnie może wybrać pierwszą opcję, czyli wejść szybciej w rolę matki i ojca. Dlatego, żeby zobaczyć ten ostatni stan, trochę chcę wejść, trochę nie chcę wejść, zachęcam, Szanowni Państwo, spotkałem to taką rozbujaną osobowość, która w jednej chwili mówi tak, a z drugiej nie, czyli typowa dorastająca dziewczyna. Zobaczyłem to w filmie Zaplątani. Można sobie obejrzeć ten film, taka aranżacja dla dzieci, ale jest tam moment, kiedy dziewczyna o długich włosach opuszcza po raz pierwszy wieżę, przez którą całe życie macocha mówiła jej, że świat poza wieżą jest zły i tak dalej, tam tylko spotka się wszystko najgorsze, nic nie ma tam dobrego. I pojawia się młodzieniec, który wyprowadza ją z wieży i dotykanie trawy nogą, dotykanie źródła wody sprawia jej tyle przyjemności, ale zarazem jest pokazane, kiedy ona ma wyrzuty sumienia, że opuściła tą wieżę. I to jest tak pięknie ukazane, że można świetnie zobaczyć ten stan forsowania się na lewo i na prawo, trochę powiem tak już w cudzysłowiu, osobowości, która dojrzewa. Czyli idąc dalej, w adolescencję właściwą tutaj chciałbym teraz przedstawić z optyki chłopca jako adolescenta. Tutaj przedwczesna aktywność heteroseksualną chłopców może być obroną przed własną homoseksualnością. Czyli lęk dotyczy własnego poczucia męskości, reakcje heteroseksualne są wtedy powierzchowne i nietrwałe. Czyli, Szanowni Państwo, każdy chłopak ma takie pragnienie, już tak długo nie może wytrzymać ze swoim lękiem. Chciałby się sprawdzić, czy jest mężczyzną, czy nie, i brnie w pierwszą aktywność seksualną po to, żeby przede wszystkim muszę się sprawdzić, żeby nie wyszło, że jestem może heteroseksualny, prawda? I to dość często pcha go w te pierwsze kontakty seksualne. No i to jak mają mężczyźni, czasami jak zdobędą kobietę, to ją porzucają, bo te relacje są nietrwałe. Sprawdziłem się, zdobyłem, nie muszę z nią nawiązywać relacji głębszej. Dlatego tutaj chciałbym zwrócić uwagę i dla dziewczyn, i dla chłopców, żeby, zwłaszcza dla dziewcząt, które mogą paść ofiarą bycia tak zwanym próbnikiem dla chłopców w tym okresie. Dlatego warto poczekać. A też tutaj chciałbym, żeby jeśli chodzi o edukację dla rodziców, to mogę podpowiedzieć taką jedną bardzo ważną rzecz, że można to tłumaczyć na takiej zasadzie, że każde męskie ciało i dobrze wykształcony mężczyzna i dobrze wykształcona kobieta nie muszą się sprawdzać. Ciała do siebie pasują bardzo mocno. Ale nie każde serce pasuje do każdego serca.
Więc sfera seksualności, choć jest bardzo ważna, nie należy od niej rozpoczynać nawiązywania relacji i sprawdzania się, bo na seksualności nie opiera się potem też również życie. Dlatego usłyszałem kiedyś takie hasło, nie każde serce pasuje do każdego serca, ale każde dobrze wykształcone ciało fizyczne i dobrze pasuje do siebie, czyli nigdy nie będzie problemów, czy coś tam nie będzie pasowało, jeśli chodzi o współżycie, mówię to do przyszłych adolescentów. O to możecie być spokojni, a też jeśli chodzi o takie doświadczenie, bo pracuję w terapii, spotykam się też z innymi specjalistami, seksuologami, to dość często mówią, że 90% pierwszych stosunków seksualnych jest nieudana. A że zachowanie seksualne jest zachowaniem, w związku z tym zachowania uczymy się i kształtujemy. Czyli nawet jeśli pierwszy stosunek nie wyszedł między młodym chłopcem i młodą dziewczyną, to jest sfera, o której można rozmawiać i rozwijać się. I to, co mogę zagwarantować, to to, że jeśli będzie się dbać o tą sferę, o niej się będzie rozmawiać w sposób dojrzały i otwarty między młodym, dorastającym chłopcem i dziewczyną wchodzącą w okres adolescencji, to mogą wypracować pożycie małżeńskie na bardzo zadowalającym poziomie. Przechodząc pewne etapy, od pewnej niedoskonałości do doskonałości. Czy każdy z nas potrafił czytać? Nie. Pierw literkował, potem dukał, a potem przeszedł do płynnego czytania. I tak też jest z zachowaniami seksualnymi. Przejdźmy już do ostatniej, czyli później adolescencji, między 19 a 20 rokiem życia. Szanowni Państwo, późna adolescencja. Tutaj łączy się ustabilizowanie struktur psychicznych oraz określonej relacji między światem zewnętrznym a wewnętrznym. O co chodzi? Ano chodzi głównie o to, że z optyki adolescenta główne znaczenie dla dojrzałego wyboru obiektu miłości ma jednak zakończony pomyślny proces powtórnej indywidualizacji. To znaczy, że chłopak i dziewczyna w tym okresie, kiedy dla nich ważne było nawiązywanie relacji z dziewczynami i chłopakami, dość często też kierowali się ich wyborami, czyli grupy rówieśnicze narzucały im narzucały swoje wybory, czyli miały bardzo duży udział w tym, jak decydowali młodzi chłopcy i jak decydowały dziewczyny, bo w okresie dojrzewania liczy się bardziej zdanie to, co mówi kolega i koleżanka, niż mama i tata. W związku z tym, cóż, jeśli te wybory wyprowadziły młodych nastolatków niejednokrotnie na manowce, spijając bardzo trudne konsekwencje, w tym okresie, czyli późnej adolescencji, pojawia się myślenie w młodych ludziach. Już nie mogę długo spijać takich konsekwencji. I zaczyna się pomału odrzucenie ideałów grupy rówieśniczej na rzecz tego, żeby się kluło moje ja, czyli mój, jak w dzieciństwie miałem swoją indywidualność, mama, tata i ja. Potem była grupa rówieśnicza, w której musiałem zaistnieć. Teraz jest znowu trochę taki powrót. Kreowania się swego ja, klucia się swego ja. Ja w świecie, czyli na wybory grupy rówieśniczej patrzę już z dystansem. Też już jestem za duży, żeby się zwrócić do rodziców. Więc pozostaje tylko kreować siebie się w świecie. Dość często też takie osoby szukają nowych relacji, dość często może pytają specjalistów, przychodzą do nich, pytają, wymieniają się informacjami, z grupą rówieśniczą również, czasami też i z rodzicami. Czyli ten powrót do powtórnej indywidualizacji, czyli integracja dojrzałego ideału ego opartego na wybiórczym i identyfikacji z rodzicami i innymi podziwionymi ideałami tej samej płci. Szanowni Państwo, idole, czyli to, co było kiedyś tutaj, każdy pamięta takie plakaty, które teraz są za mną, one zaczynają spadać ze ścian. Czyli człowiek widzi, że te idole, no cóż, idą do lamusa, bo wiedzą, że są nieosiągalne, a to, co tylko widziałem, to są filmy, bajki, fraszki. Późna adolescencja z optyki adolescenta. Proces ten kończy się w okresie późnej adolescencji lub wczesnej dorosłości. Wyborowi obiektu miłości towarzyszy wtedy m.in. określenie własnej roli związanej z płcią, czyli akceptuje siebie, swoje ciało, swoją płeć, swój popęd. Pod koniec adolescencji osiągnięte zostaje stabilne poczucie własnej tożsamości płciowej oraz tożsamości własnej roli związanej z płcią, czyli
krótko mówiąc, utożsamiam się z tym, że jestem mężczyzną, że to, co mam, swoje wszystkie narządy płciowe, które charakteryzują tym, że mam taką płeć, a nie inną, ja się z tym zgadzam i w tej roli chcę funkcjonować w społeczeństwie jako mężczyzna. Tak? Jeśli chodzi jeszcze o późną adolescencję, z optyki adolescenta, późna adolescencja to też ten czas dominacji ego i stabilizacji nastroju. Ustala się równowaga między strukturami psychicznymi, wewnętrznymi w świecie jednostki oraz między światem wewnętrznym i zewnętrznym. Tutaj przypomnę, jeśli chodzi o ego, jeden z obszarów osobowości ludzkiej, jaś, zasadnicza rola ego jest godzenie obrona i planowanie, konflikt żądań ze strony instynktów, sumienia oraz środkowego środowiska zewnętrznego. Czyli ginie już te dziecięce, chce batonika, prawda, w kolejce. Ten młody człowiek ma chcenia, być może chciałby już się ustabilizować, chciałby się wyprowadzić z domu, ale nie jest to podyktowane tym tupnięciem mocnym, tymi emocjami. Te emocje zaczynają już nie być takie górnolotne, tylko stabilizują się. Dlatego też, jeśli mogę powiedzieć do młodych ludzi, to z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że w okresie dojrzewania nie zawsze bym ufał swoim uczuciom i emocjom, które są czasami bardzo żywe, bardzo energiczne i potrafią wyprowadzić nas też w maliny i dokonać na podstawie emocji i uczuć można czasami też i złych wyborów. Dobrze, idziemy dalej. Szanowni słuchacze i oglądacze po drugiej stronie kamery. Cóż, późna adolescencja też z optyki adolescenta uważa się, że stabilizacja nastroju za obawy psychicznej stabilizacji i zakończenia rozwojowego procesu adolescencji, to znaczy procesu powtórnej indywidualizacji i nabywania tożsamości. Uważa się też ten rozwój zdolności myślenia, wspierania procesu indywidualizacji, czyli już zaczynają się te procesy myślowe, już nie są takie infantylne, tylko... No cóż, dojrzałe i za tym idą pewne wybory i za tym też idzie pewne zadania i cele, które młody człowiek osiągnie. I faktycznie w odbiorze osób ze społeczności lokalnej są one oceniane jako już dojrzałe. Tak, poprzez i właśnie ten rozwój zdolności myślenia wspiera proces indywidualizacji poprzez ułatwianie odróżnienia reprezentacji wczesnodziecięcych od mimopotentnych i wyidealizowanych obiektów oraz realnych rodziców w teraźniejszości. Też ten młody człowiek, jeśli dokonuje tych wyborów, które przynoszą pierwszą gratyfikację, widzi, że to ja sam, to nie już tata kiedyś za mnie, nie mama, w odpowiedzi tylko ja sam podjąłem taką decyzję, zrealizowałem ją i odniosłem sukces, tak? To jest moje. Nawet jeśli się pojawiają jakieś młodzi rodzice, znaczy jeśli rodzice widzą swoje dziecko w okresie dojrzewania, cały czas jest ta pępowina, która jest może czasami jeszcze nieodcięta i jest próba czasami jeszcze wpłynięcia na młodego człowieka. On czasami nawet może wysłuchać rady swoich rodziców, ale odetnie je od swoich pragnień i swoich dążeń po to właśnie na rzecz, że ja chcę sam. To też jest charakterystyczne. W późniejszej adolescencji adolescent spostrzega rodziców jako już dość dobrych lub przynajmniej ma zrozumienie dla ich niedostatków. Kiedy młody człowiek wchodzi w dorosłe życie, może już wyprowadza się z domu pierwotnego, sam zakłada swoje gospodarstwo domowe, może już mieszka ze współmałżonkiem i sam prowadzi działalność społeczną i ekonomiczną na takim poziomie, że jest w stanie ten dom utrzymać. I najważniejsze, doświadcza trudów utrzymania takiego domu, zaczyna się u niego też pojawiać bardzo duże zrozumienie do tego, jak mieszkał w przeszłości, jak jego rodzice decydowali, jakie mieli relacje, jak ta relacja wyglądała. Czyli zaczyna może ich ocenić jako dość dobrych, ale jeśli nie dość dobrych, to przynajmniej ma dla nich zrozumienie. Bo widzi, że związek i budowanie relacji jest dzisiaj bardzo trudne. Jeśli chodzi o też adolescenta, wyidealizowany obraz rodziców z przeszłości ulega właśnie tej modyfikacji wobec bardziej realistycznego obrazu teraźniejszości. Reprezentacje idealnego obiektu i samego siebie zmieniają się tak, aby były zgodne z wewnętrzną rzeczywistością. Czyli wie, jaka jest jego
rzeczywistość, czyli jak widział swojego tatę, który wracał do domu i kładł się i musiał odpocząć i teraz on sam to robi po 8 albo może i 12 godzinach pracy, kładzie się i widzi, że już nie ma na nic czasu, choć wcześniej myślał, że jak będzie wracał z pracy, to pójdzie na siłownię, pójdzie może tam, będzie latał, uczestniczył kulturalnie, może w koncertach, może w jakimś tam życiu, to teraz widzi, że na to nie ma czasu, bo sam dzisiaj może przychodzi, pada na tą kanapę, jest zmęczony, ale też może i ekonomia nie pozwala uczestniczyć tak w życiu jak kiedyś, bo koncerty kosztują, życie rozrywkowe też kosztuje. Jeśli chodzi o późną adolescencję, jeszcze tutaj chciałbym dorzucić taką, im większa spójność dorosłego samego siebie z ideą ego, tym większa jest spójność i stabilizacja samooceny, superego, zawarta bardziej realistycznie ideały moralne i standardy, jest więc mniej karzące, krytykujące i osądzające ta jego osobowość, czyli ma dla otoczenia lokalnego więcej zrozumienia, więcej empatii, myślenia też nie z punktu widzenia tylko egoistycznego, ale też umie, potrafi zrobić wgląd w siebie, jak i również wejść w perspektywę innej osoby, z którą ma kontakt społeczny. I Bloss wymienia takie cztery jeszcze zadania rozwojowe stojące przed adolescentem, czyli takie podsumowanie, szanowni państwo, bardzo bym na to zwrócił uwagę, czyli przejęcie autorytetu od rodziców i od superego, co oznacza przejęcie odpowiedzialności za to, co się robi i kim się jest. Czyli już ja tego nie zrobiłem, tylko zrobiłem to. Jeśli zrobiłem dobrze, to mogę się chwalić, a jeśli nie wyszło, to tylko może przeprosić, zaproponować formę naprawy i ewentualnie zagwarantować, że więcej to się nie powtórzy, jeśli to było z jego winy, czyli bierze konsekwencje za siebie. Pogodzenie się z konsekwencjami wydarzeń i traumy z wczesnego dzieciństwa, takimi jak utrata obiektu czy własne psychofizyczne niesprawności, na przykład szczególna wrażliwość, nie? Jak kiedyś był bardzo wrażliwy, może płakał z byle powodu i tak dalej, to dziś może z perspektywy czasu powiedzieć, no tak, byłem wtedy jeszcze dzieckiem, nie byłem dojrzały. Kolejnym, czyli trzecim zadaniem to jest zachowanie lub odzyskanie poczucia historycznej ciągłości z przeszłością, co umożliwia wycofanie libido z obiektów rodzicielskich bez przerwy, dezorganizując go. Co to znaczy? Człowiek jak mieszka z rodzicami, to te libido jednak jest na tej mamie, się zawiesza, przytula, jest ta fizyczność, ale już jak dojrzał, to widzi, że już mama i tata są tylko mamą i tatą. Ci, którzy mnie wychowali, ale już uczucia głębokie, lokuje w obiektach zewnętrznych, czyli może ma partnera, partnerkę, męża i żonę. I tam już odbywa się jego życie. Dom rodzinny jest oczywiście pewnym symbolem powrotu, pokazania swojej historii, może już dla swoich dzieci i pokazania pewnej ciągłości, tak? Dziadkowie, my, rodzice i moje dzieci. Rozwiązanie konfliktów biseksualnych, to znaczy konsolidacji tożsamości płciowej i określanej preferencji seksualnej. Tu się już wykształca, człowiek jest spokojny. Tak, jestem mężczyzną i wiem, jaka jest moja rola. Tak samo mówi dziewczyna, jestem kobietą i wiem, jaka jest moja rola. Na tym zamknięciu kończy się wszystko. Szanowni państwo, to jest cały proces dojrzewania, czyli sport ekstremalny dla młodzieży i rodziców. Mam nadzieję, że mimo trudnych terminów przybliżyłem państwu termin i pomoże to trochę państwu zrozumieć i siebie może w swojej historii dojrzewania, jak i również dzisiaj swoje dzieci, ale też dla tych, którzy są ze swoimi dziećmi przed okresem dojrzewania. Nie taki diabeł straszny, jak się go rysuje. Może to trochę też i pomoże przejść ten okres trudności. Do tego materiału zawsze będzie można wracać. Także, szanowni państwo, też chciałbym, żebyście państwo traktowali dojrzewanie jako przygodę w wychowaniu. Będą na pewno trudności, ale jeśli się z nich przejdzie z podniesionym czołem, to tylko potem, jak ja to mówię, na pewną chwałę i ten medal dla rodzica, że dobrze wychowałem i przeszedłem z tym dzieckiem okres dojrzewania, ale myślę, że ten materiał niejednokrotnie też może pomóc, czego się można spodziewać i być przygotowanym. Także, szanowni państwo, na tą chwilę ja bardzo dziękuję. Chciałbym państwa zaprosić oczywiście na kolejne odcinki programu Pozytywne Społeczeństwo. Dzisiaj z państwem Mateusz Puchowski, terapeuta uzależnień, pedagog. Temat dojrzewanie kończymy. Oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału.
rozpowszechniania, jeśli się podobało. I oczywiście spotykamy się przy następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Do widzenia.